Monika Suder, witam Państwa w programie Rozmowa Echo 24. A moimi Państwa gościem jest Dariusz Kuś, prezes zarządu portu lotniczego Wrocław S.A. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Przyczynkiem do naszej rozmowy jest to, że kolejne połączenie od stycznia już polecimy do Zanzibaru, tak? Nie było, a jest. Oczywiście bardzo, bardzo cieszymy się z tej decyzji, jaką podjęło Biuro Podróży Itaka, by wzbogacić loty czarterowe w sezonie zimowym. Poza już tradycyjnymi wyspami kanaryjskimi, na trzy wyspy można polecieć bezpośrednio z Wrocławia, można polecieć do Egiptu, ale także właśnie do środkowej Afryki, na wyspę Zanzibar. Bardzo się z tego cieszę, bo to najdalsze połączenie bezpośrednie, jakie będzie wykonywane z naszego lotniska. Myślę, że znajdzie się wielu chętnych pasażerów, którzy będą chcieli wypocząć w tropikach. Zimą tam będą wypoczywać tam, gdzie jest ciepło, bo tak nas ciągnie, jak jest tutaj zimno w Polsce, to ciągnie nas do słońca. A 30 października ogłosili Państwo podczas konferencji prasowej właśnie nowe kierunki lotów. My byliśmy tego dnia z kamerą i zapraszamy Państwa na krótki materiał filmowy. Wrocławski Port Lotniczy rozszerza swoją ofertę o 11 nowych połączeń. Jedna z nich to długo wyczekiwane bezpośrednie połączenie lotnicze do Zurychu. Dzięki badaniom, jakie robimy, dedykowanym właśnie w świecie biznesu, pytamy biznesmenów, pytamy ludzi biznesu, gdzie chcieliby latać, gdzie mają potrzeby, z jakimi krajami robią interesy. I Zurych od kilku lat był oczywiście na górze tabelki, tak można powiedzieć. Zawsze była to jedna z dwóch, trzech najbardziej oczekiwanych destynacji w naszym mieście. Od poniedziałku bezpośrednim połączeniem z Wrocławia do Zurychu podróżować można 3 razy w tygodniu. Zainteresowanie jest duże. W przyszłym tygodniu na część lotów nie ma już miejsc. I mamy 3 miasta, gdzie szwajcarskie firmy są koncentrowane w Polsce, a jedną z tych klanych to Wrocław. My mamy w Warszawie, w Krakowie, w Wrocławie. Te największe firmy, najwięcej współpracowników. W całej Polsce mamy 40 tysięcy ludzi, którzy pracują dla szwajcarskich, szwajcarsko-polskich firm. Na Dolnym Śląsku od lat z powodzeniem działają takie szwajcarskie firmy jak Credit Suisse, UBS czy Zender. Inwestycje w naszym regionie oznaczają dla Szwajcarów dobrze wykwalifikowaną kadrę. Do tej pory wiązało się to również z długimi podróżami służbowymi. Do tej pory mogliśmy polecieć do Zurychu tylko z przesiadką we Frankfurcie lub w Monachium. Dystans i czas podróży były dużo dłuższe niż w przypadku bezpośredniego połączenia do Zurychu, które mamy teraz. Połączenie do Zurychu obsługiwać będzie nowoczesny Bombardier, który na pokład będzie mógł zabrać maksymalnie 145 pasażerów. Przede wszystkim pracownicy i menedżerowie tych firm, które mają jakieś związki ze Szwajcarią, i to w dwie strony, to znaczy będą to i Szwajcarzy, którzy tu będą w interesach przylatywali, i polska kadra, polscy pracownicy, którzy w tych samych interesach będą latali właśnie do Zurychu. Połączenie ma nie tylko ułatwić międzynarodową współpracę, ale także przyciągnie nowych inwestorów. Żeby otwierać nowe połączenia, najpierw musi być biznes, ale później otwarcie połączenia ułatwia prowadzenie tego biznesu, ułatwia kontakty dwustronne. Trzeba pamiętać, że to jest przelot tak krótki, że w jednym dniu można załatwiać, można spotykać się, można prowadzić rozmowy, a więc oczywiście to połączenie jeszcze bardziej napędzi biznes we Wrocławiu. Bezpośrednie połączenie z Wrocławia do Zurychu jest częścią aktualnej oferty portu lotniczego Wrocław, w której znajdują się również takie nowe kierunki jak Palermo czy Neapol. Paulina Wilczyńska, Echo 24. I widzieliśmy w materiale, panie prezesie, że między innymi Szwajcaria. Jak to się stało, że te loty do Szwajcarii, że możemy polecieć do Szwajcarii z Wrocławia? Tak, to równie fantastyczne połączenie jak to wakacyjne na Zanzibar, ale tak na poważnie. To jest kierunek, o który lotnisko zabiegało u przewoźników różnych od dłuższego już czasu.
W roku 2014 takie połączenie obsługiwane było przez linie lotnicze Eurolot, które jednak w 2015 roku zawiesiły swoją działalność nie z powodu braku opłacalności latania do Zurychu, ale z innych powodów. I od tego mniej więcej czasu jasne było, że jest potencjał, że jest potrzeba. Samoloty Eurolotu były dobrze rzeczywiście wypełnione, te loty przynosiły dochód. I od tego czasu intensywnie szukaliśmy przewoźnika, który tą trasę z Wrocławia obsłuży. Dlaczego? Dlatego, że ze wszystkich badań wychodziło nam, że popyt i potrzeby latania do Zurychu z Wrocławia są bardzo duże. Mamy takie systemy, które potrafią podpowiedzieć nam, dokąd lecą pasażerowie, którzy korzystają z hubów przesiadkowych. Tak? Lecimy przez Warszawę do Zurychu. My w tym systemie oczywiście natychmiast widzimy, że taki lot finalnie do Zurychu się odbywa. I tak jak powiedziałem w tym materiale, w wywiadzie, Zurych był zawsze w tej pierwszej trójce lotnisk, do których wrocławianie czy ludzie latający z Wrocławia chcieli polecieć. Więc było oczywiste, że musimy takiego przewoźnika znaleźć. No i udało się znaleźć najlepszego, tak? Czyli szwajcarskiego, tak? Linie lotnicze Swiss International Airlines, najbardziej prestiżową moim zdaniem linię europejską. Linię, która należy do grupy Lufthansa, co ułatwia też podróżowanie, ponieważ możemy polecieć do Zurychu bezpośrednio, a wrócić, jeśli mamy taką potrzebę, następnego dnia, korzystając z przesiadki w Monachium czy Frankfurcie. Także to wszystko na jednym bilecie możemy bardzo skutecznie zrobić. No i połączenie jest fenomenalnie dobrane, jeśli chodzi o dni i godziny operowania, ponieważ są to loty w poniedziałki rano, w środy po południu i w piątki wieczorem. A zatem, w jaki sposób to było odbierane? Odpowiadam, tak. Oczywiście jest to połączenie dedykowane przede wszystkim biznesowi szwajcarskiemu, czy biznesowi polskiemu, który ma kontakty biznesowe ze Szwajcarią. Więc wszyscy ci, którzy potrzebują na tydzień pracy polecić do Szwajcarii poniedziałek, piątek, proszę bardzo, rano w piątek wieczorem wracasz. Jeśli to są Szwajcarzy, którzy potrzebują na tydzień biznesowy przylecieć do Wrocławia, sytuacja wygląda tak samo. Jeśli potrzebujemy pojechać na 1-2 dni, lecisz w poniedziałek, wracasz we środę, więc ten system tak został dobrany, aby te godziny podróży i właśnie, jak powiedziałem, dni były najlepiej dobrane do tych potrzeb, które zgłaszały olbrzymie, wielkie korporacje szwajcarskie obecne we Wrocławiu. Wymienię tutaj choćby Bank Credit Suisse, kilka tysięcy ludzi zatrudnionych we Wrocławiu, Bank UBS, również kilka tysięcy ludzi, inne szwajcarskie firmy, które tutaj we Wrocławiu czy na Dolnym Śląsku ulokowały swoje oddziały, swoje siedziby. Bardzo, bardzo się z tego cieszę, że takie połączenie ruszyło i co więcej, już mamy kilka dni, w których to połączenie funkcjonuje i rzeczywiście dwa dni temu, w poniedziałek, wypełnienie samolotu odlatującego do Zurychu na 120 miejsc po 115 pasażerów. Także to są realia. To naprawdę świetnie, świetnie przyjęte połączenie. A są jeszcze jakieś takie połączenia dedykowane biznesowi? Jakie to są połączenia? Mówi się, że takimi połączeniami dedykowanymi dla pasażerów biznesowych to są połączenia realizowane przez takie linie lotnicze jak LOT, jak Lufthansa, jak SAS, właśnie jak teraz Swiss, które latają do hubów przesiadkowych takich jak Frankfurt, Monachium, Zurich, Kopenhaga czy Warszawa i z tych hubów przesiadkowych można przesiąść się na inne samoloty tych przewoźników lecące praktycznie we wszystkich kierunkach na całym świecie. Także robiąc interesy, tak najłatwiej jest podróżować. To jest najbardziej skuteczna metoda docierania w różne miejsca na świecie, więc przyjmuje się w takiej terminologii branżowej, że to są właśnie ci przewoźnicy i te loty bardziej o charakterze biznesowym. Choć oczywiście świat się zmienia i dzisiaj loty, te tak zwane linii niskokosztowych, takich jak Ryanair czy Wizz Air, gdzie mamy na przykład 3 loty dziennie do Londynu, 2 Ryanaira i 1 Wizz Aira. Na pokładach tych samolotów również widzimy masę ludzi w krawatach. Umownie, można umownie powiedzieć, tych, że do pracy którzy latają samolotem. Którzy podróżują oczywiście biznesowo i oceniamy, że na przykład na trasach do takich dużych stolic europejskich, silnych centrów biznesowych, na przykład takich jak Londyn, jak Paryż, ostatnio Madryt, to oceniamy, że kilkanaście procent pasażerów to są ci, którzy rzeczywiście stricte lecą w biznesie, lecą służbowo, załatwiają sprawy
o charakterze właśnie służbowym. Także świat się zmienia, że jeżeli mamy wygodne połączenie bezpośrednie, to nie patrzymy już tak do końca na to, czy jest to linia sieciowa, czy jest to linia niskokosztowa, tylko staramy się tam dotrzeć po prostu jak najszybciej, jak najwygodniej. A jeśli chodzi o połączenia nie dla biznesu, ale dla osób, które chcą spędzić wakacje czy wyjechać na kilka dni, jak Państwo to dobierają? Bo teraz na przykład Neapol, to mnie zastanowiło, że dlaczego akurat tam? Też mnie to zastanawiało, aż oczywiście zobaczyłem statystyki pierwszych rejsów do Neapolu i podobna sytuacja. Prawie do ostatniego miejsca samoloty są dzisiaj wypełnione. Tu w tym obszarze podróży, powiedzmy o charakterze wypoczynkowym, mamy dwie możliwości. Tak? To są połączenia przewoźników niskokosztowych. Najczęściej są to kierunki w basenie Morza Śródziemnego, tak? Czyli rejsy do Hiszpanii, wspomnianych Włoch. Funkcjonuje też Grecja, Malta, Wyspy Kanaryjskie. To są takie kierunki, w których no, wielu naszych pasażerów rusza i lata właśnie po to, żeby spędzić 3-4 dni gdzieś pod ciepłym słońcem, albo właśnie spędzić wakacje tydzień czy dłużej w tych krajach. Drugi segment, który obsługuje ruch taki, powiedzmy, o charakterze wypoczynkowym, to są oczywiście rejsy czarterowe. W takim przypadku szukamy biura podróży, kupujemy w tym biurze podróży pełny pakiet, który składa się z biletu lotniczego i pobytu w jakimś hotelu. No najczęściej też są to kraje basenu Morza Śródziemnego, ale również Egipt, również właśnie Wyspy Kanaryjskie. I tutaj staramy się tak rozmawiać i z biurami podróży, których profesjonalnie w tym języku nazywamy tour operatorami, to są organizatorzy turystyki, i z przewoźnikami sieciowymi, aby ten wybór był jak najszerszy. I rzeczywiście siatka tegoroczna, zarówno letnia, ta, która obowiązywała do końca października, jak i siatka zimowa, która weszła teraz od początku listopada, no daje naprawdę wiele możliwości podróżowania, spędzania kilkunastu dni pod ciepłym słońcem. I dość powiedzieć, że perspektywy na rok przyszły są równie, a nawet równie ciekawe, a nawet lepsze, bo dochodzą kolejne kierunki, no takie o charakterze wakacyjnym. Ryanair od kwietnia będzie latał do Aten. Wizz Air od kwietnia będzie latał na przykład do Porto. Wróci wiele pozostałych kierunków zawieszanych na sezon zimowy. Przez całą zimę możemy latać na Maltę, przez całą zimę możemy latać do Malagi w kierunkach włoskich. Doszły nowe kierunki włoskie, Sycylia, wspomniany Neapol. Tak naprawdę pewnie mamy za mało czasu, żeby mógł rozwinąć się w tym temacie, ale naprawdę bogaty sezon, dobry rok dla lotniska i perspektywy wzrostu na przyszły rok naprawdę bardzo obiecujące. Ale też takie kierunki jak Oslo na przykład. No to warto popatrzeć, kto korzysta z tego połączenia. Jest tam wielu Polaków, którzy z różnych powodów latają do Norwegii, również z powodu pracy, ale widzimy wzrost zainteresowania tą trasą ze strony Norwegów, dla których przyjazd do Polski, wiadomo, że Norwegowie to jest nacja, która ze wszystkich statystyk to wynika, najczęściej podróżują, nacja, która najczęściej podróżuje samolotami. Oni wykonują 7 czy 8, już teraz dokładnie nie pamiętam, podróży lotniczych rocznie średnio na głowę obywatela, gdzie Polacy mają tych podróży poniżej jednej średnio na głowę, więc to pokazuje skalę. I ci Norwegowie po prostu kochają podróżować. Często przyjeżdżają właśnie na weekend zobaczyć miasto, w którym nigdy nie byli, zrobić jakieś zakupy, spędzić miło czas, pójść na koncert. I takich turystów widzimy we Wrocławiu naprawdę rosnącą liczbę. Generalnie nie tylko Norwegów. Gdyby spojrzeć na statystyki wszystkich obcokrajowców, którzy odwiedzają Wrocław drogą lotniczą, to te statystyki od roku 2016, czyli kiedy Wrocław był Europejską Stolicą Kultury, do dzisiaj to są wzrosty dwucyfrowe. 16 rok to było ponad 20% więcej turystów zagranicznych na lotnisku we Wrocławiu. W tym roku, jak dotąd, jest to blisko 20%. Także ten trend zapoczątkowany w roku Europejskiej Stolicy Kultury utrzymuje się również w tym roku. A co z połączeniami do Warszawy? Bo
Niedawno była taka, pojawiła się w mediach taka informacja, że Ryanair wycofuje się z połączeń do Warszawy, ponieważ stało się to dla tego przewoźnika nieopłacalne. Jak jest we Wrocławiu? Prawda jest taka, że nie do końca to połączenie było nieopłacalne dla Ryanaira. Ono, o ile wiemy, miało dodatnią marżę i było opłacalne. Natomiast oczywiście ta opłacalność nie była jakaś kolosalna, zważywszy, że Ryanair oferował bilety po 9, 19 czy 39 zł. I dlatego to połączenie było bardzo atrakcyjne. Oczywiście żałujemy, że ono spadło, mówiąc kolokwialnie, z siatki naszych połączeń. Przyczyną, jak słyszymy, było zdaniem Ryanaira złe traktowanie, jakiego doświadczali właśnie na lotnisku Chopina w Warszawie. Jak było, to oczywiście nie wiemy, no ale taki jest oficjalny powód wycofania tego połączenia. I ja szczerze mówię, szczerze wierzę w to, że ono kiedyś wróci. Tak? Czynimy zabiegi, aby Ryanair na nowo rozważył powrót na tą trasę. Rozmawialiśmy z Wizz Airem, żeby być może wszedł w tak rozkręcony interes, jakim było i jest moim zdaniem latanie na trasie do Warszawy. No i oczywiście rozmawiamy z naturalnym partnerem, czyli z Polskimi Liniami Lotniczymi LOT, które od zawsze latały do Warszawy. Dzisiaj jest to 6 połączeń dziennie, więc jest wygodna, dobra forma dotarcia do stolicy, ale my wiemy, że potencjał, czyli ilość pasażerów, którzy mogliby i chcieliby korzystać z połączenia lotniczego, jest, no, oceniamy, że 2 razy większa niż ilość miejsc, jakie proponuje LOT, więc namawiamy kolegów z LOT-u, aby tą trasę zaczęli obsługiwać albo większymi samolotami, albo żeby tych połączeń było więcej niż 6, na przykład 7 albo 8. Przydałoby się takie połączenie w godzinach porannych około godziny 7, wlatujący z Wrocławia około godziny 7-7.30, tak żeby na 9 można było zacząć już coś robić w Warszawie. I zdążyć później wrócić tego samego dnia. I zdążyć wrócić, no i żeby ceny biletów w tego typu połączeniach nie zaczynały się od wieluset złotych, tylko były dostępne również na mniej zasobne kieszenie. Te rozmowy trwają, nie chcę oczywiście uprzedzać, czy skończą się sukcesem, czy nie, nawet jeśli zakończą się połowicznie sukcesem, to i tak będzie dobrze. No, swojego czasu to była bardzo poważna konkurencja dla pociągów z tego względu, że bilet tańszy szybciej, bo 50 minut bodajże się leci do Warszawy, z tego co pamiętam. To był rozkładowy czas, to nawet około, szybciej. Tak. O jakoś około 50 minut. A jeśli chodzi o połączenia krajowe, możemy gdzieś jeszcze polecieć z Wrocławia do innych? Wszedł do siatki Gdańsk właśnie teraz od listopada i ze zdumieniem obserwuję 140, 150, 160 osób na pokładzie samolotów Ryanaira właśnie do Gdańska. Są to 3 loty w tygodniu, bodajże wtorki, czwartki i soboty. No i widać, że zapotrzebowanie, popyt na latanie między tymi miastami został dostrzeżony i w jakiś sposób znalazł tutaj swoje ujście. Myślę, że jest to kwestia naprawdę niedalekiej jeszcze przyszłości, kiedy pewna grupa połączeń krajowych w sposób stabilny będzie wykonywana przez przewoźników nie tylko takich sieciowych jak LOT, ale również przewoźników niskokosztowych. Bardzo dziękuję panu za rozmowę. Moim i państwa gościem był Dariusz Kuś, prezes zarządu portu lotniczego Wrocław S.A. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. A państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.